No wiesz, Łukaszu, to wszystko zależy od tego, jaki masz też budżet. Na starcie raczej zacząłbym od Google Adsa, ewentualnie od Facebooka. Na pewno nie polecałbym LinkedIna czy TikToka, ponieważ to są jednak platformy, gdzie ten budżet musi być już większy. Ja osobiście wolę tak naprawdę w Google Adsie, ponieważ platforma Google Shopping jest przede wszystkim największą platformą. Na pewno dotrzesz do największej grupy klientów. To też zależy co prawda od produktu. Możesz mieć produkt medyczny, gdzie Google po prostu zablokuje Ci możliwość reklamy. Ale jeżeli Twój produkt jest po prostu pasuje do reklam, no to w tym momencie tak naprawdę największy sukces osiągniesz z Googlem. Jeżeli chodzi o te zmiany, o które pytasz tak naprawdę, to wszystko się sprowadza do tak zwanych grafów wiedzy, czyli schema ORG. To są metadane. Sam robot Google'a, kiedy wchodzi na Twoją stronę, rozważa całą jakby treść tej strony. Ale w momencie, w którym tak naprawdę dasz mu te metadane, dajesz mu w tle informacje, o czym jest ta strona, jaki jest to content, czemu jest poświęcona, jaka jest to firma. Więc tak naprawdę w tym momencie dzięki tym metadanym jesteś w stanie zdobyć bogate wyniki wyszukiwania. Czyli zajmujesz prawą stronę wyników, górę, dół, masz dodatkowe na przykład pytania, odpowiedzi. To wszystko są te metadane. Większość stron tego nie wprowadza, bardzo mało stron to wprowadza te metadane. Myślę, że warto tutaj się skupić w przyszłości na tym, żeby więcej firm się skupiło, kiedy wprowadzają to. Ponieważ oprócz pozycji tylko na top Google'u możesz zdobyć całą stronę. Jeżeli chodzi o dotarcie do nowych klientów, do osoby, która stworzyła pierwszą stronę, przede wszystkim, żeby zaczęła od analizy rynku. Co reklamuje, w jaki sposób chce to reklamować, kto jest jego odbiorcą. Jeżeli już zdefiniuje tych odbiorców, mamy tak naprawdę dwie ścieżki. Organiczną, licząc na to, że strona przyniesie nam ruch z czasem miesięcznie. Ewentualnie, jeżeli chcemy szybkie efekty, to są reklamy tak naprawdę. No i tutaj wracamy do Google Shoppingu.